opuszczającego dom, żeby idąc w świat czuło w sobie moc Boga, ochraniającą i wskazującą nam. Dzisiaj to błogosławieństwo określi nad świętej pamięci księdza Lewinem Matka Kościół, żegnając swojego syna, który drogą oświeconą przez misterium paschalne powraca do domu Ojca. W słowie żegnać zamykamy naszą bliskość, zwłaszcza wobec rodziny świętej pamięci księdza Lewina, a także nasze dziękujemy za dary do życia i posługi kapłańskie. Ostatnim akordem klasycznego testamentu kapłana jest zawsze prośba o Boże miłosierdzie i ludzkie wybaczenie. Wypraszamy, sprawując tę najświętszą ofiarę Chrystusa, dobrego pasterza, który objawił nam Ojca jako Boga, bogatego w miłosierdzie. W duchu tej wiary i nadziei żegnamy Cię za prałata Edwina słowami, którymi Kościół żegna swoich wiernych, przekraczających próg wieczności. Niech Cię przygarnie Chrystus uwielbiony. On wezwał Ciebie do Królestwa Światła. Niech na spotkanie w progach Boga Ojca domu po Ciebie wyjdzie litościwa Matka. Pani Fatimska. Amen. Przez Jezusa Chrystusa, który jest zmartwychwstaniem i życiem, przedstawiajmy Bogu, Ojcu, bogatemu w miłosierdzie, nasze modlitwy i ułatanie. Za Kościół Święty, aby nie zbudzenie Go się całemu światu, zmartwychwstanie w Chrystusie. Ciebie prosimy. Za pasterzy Kościoła, za obecnego wśród nas biskupa diecezjalnego Andrzeja, abyś otaczał ich swoją opieką, udzielał im wszelkich darów nieba i był dla nich przewodnikiem na ścieżkach codziennego życia. Ciebie prosimy. Za zmarłego księdza Edwina Rzeszuto, aby po trudach ziemskiej pielgrzymki znalazł ukojenie w Tobie i Twojej Matce, której był gorliwym czcicielem. Ciebie prosimy. Za rodzinę i bliskich zmarłego księdza Edwina, aby w tajemnicy świętych obcowania znaleźli pociechę i nadzieję. Ciebie prosimy. Za cierpiących i chorych, aby swoje trudności powierzyli Tobie. Ciebie prosimy. Za nas obecne w Eucharystii, abyśmy to dobro, które zostaje w naszych parafialnych wspólnotach świętej pamięci ksiądz Edwin, nie zmarnowali, ale z Bożą łaską rozwijali. Ciebie prosimy. Wszechmogący, wieczny Boże, Panie życia i śmierci, wysłuchaj prośby swojego ludu, które z wiarą przedstawiliśmy Tobie. Daj nam tu na ziemi nadzieję płynącą z tajemnicy zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią, a w przyszłości radość ze spotkania z Tobą w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszechmogący Boże, przez tę najświętszą ofiarę, aby Twój sługa kapłan Edwin wieczności jasno poznał tajemnicę zbawienia, której wiernie służył na ziemi, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspomnij, Boże, zaleczone w imię Twojego Syna, jak również zdrowe Jego zmartwychwstanie w niebo wspomnienie, oraz czekając na powrót Jego przyjście, składamy Ci się wdzięcznych Bogów, tę żywą i świętą ofiarę. Wleźmy do siebie na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę przez którą nas sobie narodzi ze sobą. Sprawuj się pośrednim ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieniem Twojego ciała. Stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami i Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwę zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdzie swojego dobrego Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Pamiętaj o Twoim słudze, księdzu prałacie Bytwinie, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez krzyż został połączony śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu i wskrzesi ciała zmarłych z powrotem ziemi i upodobni nasze ciało podległe zniszczeniu do swojego ciała uwielbionego. Przyjmij również do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, gdy oczysz naszych oczu wszelką łzę. Bo widząc siebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, Chrystusem i Chrystusem. Amen.
obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamęku. Pełni nadziei oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z nami. Przekażcie sobie znak. Thank you.
zmartwychwstał jeszcze w skrobu poczekł dnia, abyś także życie wieczne miał. Kiedy tracisz wiarę życia twego sens, kiedy nic nie cieszy się, wtedy pomyśl, że Pan z tobą jest, że On nie opuści cię. To dla ciebie cierpiał Pan, to dla ciebie życie dał, to dla ciebie umarł On na drzewie krzyża, to dla ciebie On zmartwychwstał jeszcze z grobu poczekł dnia, abyś także życie wieczne miał. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjął przy Najświętszy Sakrament, błagamy o miłosierdzie dla Twojego sługi kapłana Edwin. Na ziemi powołałeś go do szlachalarza Twoim sakramentu. Sprawa, by w niebie radował się zjednoczeniem z Tobą, które sakramenty przygotował przez Chrystusa Pana naszego. Usiądźmy na chwilę, zanim odprowadzimy ciało świętej prałata Edwina Nastęgarz. Słowa pożegnania pragną wypowiedzieć najpierw przedstawiciele z parafii Matki Bożej Fatimskiej Stachnowa, później ksiądz prałat Stanisław Bielski, proboszcz tejże parafii, później ksiądz Bogusław Grzyś, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, na koniec Jan proboszcz parafii rodziny księdza prałata. Niech będzie Bóg uwielbiony za dar kapłana księdza prałata Edwina. Dziś stojąc przed Tobą, księdze prałacie, przywracam w pamięci pierwsze Twoje chwile w ówczesnej, młodej, małej parafii świętego Józefa i Matki Bożej Fatimskiej. Pamiętam, jak jako młody kapłan przyszedłeś do naszej wspólnoty biednej, ale scementowanej budową wspaniałego kościoła i naszym największym autorytetem, proboszczem księdzem marszałkiem. Natychmiast chłonąłeś wiedzę księdza proboszcza, jego wiedzę o objawieniach fatimskich, jaką uzyskał od więźniów w niemieckim obozie Dachau. Ta informacja była bezcenna. Wówczas zrodziła się Twoja miłość do Matki Bożej Fatimskiej. Z gorliwością przekazywałeś nam swoje wiadomości i wszczepiałeś w nas orędzia fatimskie. Od pierwszych tygodni pobytu w naszej parafii miałeś wspaniały kontakt z dziećmi i młodzieżą. I my szybko mieliśmy do Ciebie zaufanie. Pomimo trudności zacząłeś organizować pierwsze pielgrzymki do Fatimy także. Z każdorazowego pobytu w Fatimie my, parafianie, poznawaliśmy kolejne pieśni fatimskie przetłumaczone na język polski. Odważnie wprowadzałeś posoborowe duszpasterstwo. Angażowałeś młodzież, dzieci w liturgię i życie parafialne. My, dzieci, nastolatki, chcieliśmy być blisko Ciebie. Otaczaliśmy Ciebie. Rosła w parafii armia aspirantów, ministrantów, późniejszych lektorów, a nawet wielu przyszłych.
księży. To Twój ciepły uśmiech, żartobliwe słowa działały jak magnes, przyciągały młodych. Wyszukiwałeś różne formy naszych spotkań. W tej robotniczej parafii nie brakowało zdolnych dzieci, a przede wszystkim pilnych, przygotowanych gruntownie do szerzenia Słowa Bożego, ale także wybijających się w szkołach i nauczelniach. Doskonale znałeś nasze rodziny. Wczepiałeś w nas wrażliwość, szacunek dla drugich. Sam byłeś z ubogiej rodziny. I nie obcy ci był trud codziennego życia. Dobrze znane ci było życie lat 50., 60. To wówczas zdecydowałeś o swoim losie. Oddaniu się Bogu i ludziom, ludziom ciężko pracującym. Młodzież angażowałeś do tworzenia sztuki teatralnej. Wspomnę, w podziemiach naszego byłego kościółka parafialnego gromadziliśmy się w czasach, kiedy nie wolno było żadnych zgromadzeń organizować. Myśmy tam wystawiali sztuki. Dziś wśród nas są księża, którzy mogą potwierdzić, jak to się działo. Twoja wiedza o Fatimie, czcigodny księże, szerzenie orędzia fatymskiego, były z pewnością silnym atutem do objęcia proboszcza w naszej parafii. Pamiętam, z jakim przejęciem wracałeś do swoich. Towarzyszyły nam łzy radości. Celem tej posługi było szerzyć kult fatimskiej Pani. Pamiętam pierwsze odpusty, uroczystości fatimskie, różańce, czuwania, plac kościelny, mieliśmy wszystkich przybyłych, a czuwania nocne to były pielgrzymki przez cały Tarnów. Szerzyłeś orędzie fatimskie, nie tylko z naszej tarnowskiej ambony. Wyjeżdżałeś, jak ksiądz biskup wspominał, do całej diecezji. Znali cię również na Ukrainie. Twoje niekonwencjonalne kazania, łącznie ze śpiewem fatimskim, wzbudzały zachwyt. Dumni byliśmy, gdy mówiono o naszym kościele Tarnowska Fatima. Dbałeś o dzieci, młodzież, zawsze miałeś łatwy kontakt z rodzinami. Nasi rodzice wiedzieli, że jesteś prorokiem wielu wydarzeń. Byłeś blisko ludzi pracy. Wiedziałeś, że za zmianami politycznymi, za uzyskaną wolnością muszą przyjść trudne chwile. Będzie czas wyrzeczeń, czas wielu zakrętów i trudna droga. Ale się pokonamy. Dziś przepraszam Ciebie, drogi proboszczu, nasz przyjacielu, za te momenty, w których nie wszystko realizowaliśmy tak, jak nas uczyłeś. Jednak szybko zrozumieliśmy i uznaliśmy Twoje uwagi, wskazówki, zrozumieliśmy nasze błędy i dziś się przepraszam. Proszę pozwolić, że choć na chwilę wspomnę o Twoje i oddaniu Bogu. To Twoja zasługa, że w naszych rękach zawsze był różaniec. To Twoja zasługa, że w naszych domach rozbrzmiewała fatimska pieśń. To Twoja zasługa, że w głównym pokarzu naszego parafialnego kościoła mamy piękną rzeźbę Panią Fatimską. To Twoja zasługa, że przed kościołem mamy scenkę objawień fatimskich. To Twoja zasługa, że do naszego kościoła przybywamy tłumy pielgrzymów z różnych stron diecezji, a odpust fatimski był wydarzeniem całego Tarnowa, naszego miasta i okolic. Nie sposób wyliczyć wszystkich Twych działań. Proszę pozwolić, że wspomnę wybudowanie obecnej plebanii domu katolicznego. Jednałeś kapłanów, dawałeś otuchy rodzicom. Oddany byłeś dzieciom, młodzieży, ale zawsze miałeś serce dla chorych, samotnych, w podeszłym wieku. Pamiętałeś o wszystkich budowniczych kościołach, a w trudnych chwilach życia byłeś przy nich. Nasi rodzice, pamiętam, jak mówili, co to za kapłan, co wtykać w głowę, gdy widzi potrzebę.
Nauka różnych dni chciał im pokazać jak najwięcej. Chciał pokazać świat. Gdy nadszedł czas odpoczynku, zasłużonej emerytury, ty drogi kapłanie, księdze Pupinie, postanowiłeś pracować dalej. Wyjechałeś, aby dalej ewangelizować. Uznałeś, że nadal będziesz głosił orędzie fatimskie. Bez reszty oddali się ludziom czekającym na dobrą nowinę. Za to Bogu niech będą dzięki. Za takiego kapłana, że Pan Bóg nam dodał, dał ludziom na tym naszej drodze. Stojąc przed Twoją tronem, chciałabym przywołać tych wszystkich dawnych parafian, dzieci, młodzież, którzy odeszli, ich domy rozebrano, nie powstały nowoczesne obiekty. To oni by dziś nam tu byli, jako żywi świadkowie Twojego świętego kapłaństwa. Dziękując Ci za to, że przeszli przez drogę życia według Twoich zasad, wielbiąc Boga i naszą Matkę, tworząc katolickie rodziny. Ty byłeś zawsze blisko ludzi i dla ludzi. Taki pozostaniesz w naszej pamięci z różańcową modlitwą. Niech dobry Bóg nagrodzi Cię życiem wiecznym, a Matka Boża pozwoli Ci cieszyć się jej bliskością. A my, Panu Bogu, wyśpiewamy wdzięczność za dar spotkania takiego pasterza. Dobry Boże, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. My z różańcem w naszych rękach chcemy składać wdzięczność. Przyjdzie czas, kiedy otrzymasz wezwanie, aby opuścić ziemię. Przyjmij je jako zakończenie, jako otwarcie bram wieczności. Bo po Chrystusie każdy grób jest drugą kołyską. Każdy cmentarz jest tylko sypialnią w oczekiwaniu na promienie wiosny, gdzie będziemy oczekiwać godziny przebudzenia i wrócimy do światła. Takie słowa zamieściłeś, księże prałacie, w jednej z ostatnich Twych publikacji książkowych Modlitwy i medytacje na trudne czasy. Drogi księże prałacie, dzisiaj przyszedł dla Ciebie czas, aby opuścić ziemię, aby grób stał się Twoją drugą kolebką, a cmentarz sypialnią, gdzie będziesz oczekiwał na godzinę przebudzenia, na promienie wiosny, na powrót do światła. Chciałem Cię dzisiaj pożegnać jako proboszcz wspólnoty parafialnej świętego Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie, tak drogiej Twojemu kapłańskiemu sercu. Jako kapłan przeżyłeś 64 lata życia kapłańskiego, z czego 50 przy Bogu Fatimskiej Pani, którą tak gorąco kochałeś i umiłowałeś. Ona towarzyszyła Ci już od tego momentu, kiedy zostałeś w naszej parafii wikariuszem, a potem przez wiele lat Twojej posługi kapłańskiej jako proboszcza w sanktuarium. Nie rozstawałeś się z nią nigdy. Ona wędrowała z Tobą wszędzie, także do pracy w polskiej misji katolickiej we Francji. Była także obecna w Twoim mieszkaniu. Sławiłeś jej kulty wielu parafiach diecezji, a także poza jej granicami. Przeprowadziłeś 160 rekolekcji fatimskich, a przy Tobie zawsze była Maryja, fatimska Pani. I chociaż przeszedłeś na emeryturę, zawsze interesowałeś się wydarzeniami związanymi z życiem parafii, a szczególnie kultem Matki Bożej Fatimskiej. Drogi księże prałacie, chcę Ci dzisiaj podziękować za troskę o nasze sanktuarium, o wybudowanie pięknej plebanii domu katechetycznego. To
to dzięki Twojemu wsparciu finansowemu udało się wykonać tę piękną kompozycję popularnie zwaną Wirującym Słońcem. Nigdy nie pozwoliłeś mi o tym powiedzieć, dlatego czynię to dzisiaj. Bóg zapłać za ufundowanie posadzkich prezbiterium i przed bocznymi ołtarzami w sanktuarium. Ale księże prałacie, o wiele cenniejsze od wymiaru materialnego, miało z Twej strony duchowe wsparcie, którego nieustannie doświadczamy. Dziękuję Ci dzisiaj za wszelkiego rodzaju życzliwość, dobroć tego kapłańskiego serca, serdeczne rany i za niepowtarzalne poczucie humoru. Zawsze dobrze czułeś się w gronie kapłańskim. Zapraszałeś naszą wspólnotę kapłańską na imieniny, kolędę i inne okazje. Księże prałacie, pozwól, że w sposób wyjątkowy chciałem dzisiaj powiedzieć i zapłać o sobie dobrze Ci znanej, Pani Jasi, która przez 10 lat codziennie przychodziła na naszą plebanię, jak dobra samarytanka opiekowała się Tobą. Spoczywaj w pokoju. Kiedy po złożeniu urzędu pustosza, proboszcza sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Tarnowej, rzekła emeryt, ksiądz prałat Edwin przyjechał do Francji, dla wielu z nas było to sporym zaskoczeniem, może szczególnie dla tych spośród nas, którzy trochę przedwcześnie zaczynali już rozmówić o swojej bliskiej emeryturze. Przypomniał nam tym przyjazdem do Francji jako emeryt, że kapłaństwo to nie jest zawód. Udowodnił, że ten ogień, który w sercu kapłana zapalił Pan w dniu jego powołania, w dniu święceń, że ten ogień może trwać, nie musi słabnąć w miarę upływu lat. Był dla nas wielkim autorytetem, intrygował. Byliśmy zafascynowani, zauroczeni jego postawą i przykładem kapłaństwa, które się nie starzeje mimo upływu lat. Kiedy podczas rekolekcji w Lourdes wszystkich naszych księży, polskich ministrów po powrocie księdza prałata Edwina do Polski. Nie było go wśród nas. Zdecydowaliśmy, że wyślemy do niego taki list podpisany przez wszystkich kapłanów. Chciałbym teraz zacytować 2-3 zdania z tego listu, ponieważ uważam, że wyrażają one to, kim był dla nas ksiądz prałat. Żadne z tych zdań się nie zaktualizowało. Po raz pierwszy od wielu lat ksiądz prałat nie może być z nami w tych tak ważnych dla nas i dla naszego duszpasterstwa dniach modlitwy, skupienia i refleksji pastoralnej. Nie możemy dziś zapomnieć tego, kim ksiądz prałat był i ciągle jest dla nas, bez względu na wiek czy lata pobytu za granicą. To jest przykładem kapłana całkowicie, bez reszty, oddanego w służbie Bogu i Kościołowi w duchu zasady przez Maryję do Jezusa. Dziękujemy Bogu nie tylko za długoletnią posługę duszpasterską w Polsce, ale w sposób szczególny za ponad 14 lat pięknej i owocnej pracy we Francji, daleko poza kanonicznym wiekiem tak zwanej kapłańskiej emerytury. Czy to w duszpasterstwie w parafii Miłosierdzia Bożego Świętego w Paryżu, czy też pełniąc funkcję sekretarza generalnego polskiej misji.
Nie możemy zapomnieć serdecznego uśmiechu, ojcowskiej łagodności oraz dyspozycyjności jako spowiednika i duchowego powiernika wielu z nas. Nie możemy zapomnieć przepełnionej miłością do Boga u człowieka kazań, konferencji ascetycznych oraz tego wszystkiego, czego uczymy nas nasze kapłańskie rozmowy z Tobą. Twoje doświadczenie, takt, zdrowy dystans do problemów, które niekiedy wypełniają kapłańskie serca, wiele dla wielu z nas dużo wskazań i wsparcia w trudnych chwilach. Za to wielkie dobro chcemy w tym liście wyrazić naszą wdzięczność i uznanie. Chciałbym jeszcze dodać, że ksiądz Infuat Stanisław Jerzy, rektor Senat Polskiej Misji we Francji, prosił mnie o przekazanie wyrazy łączności duchowej dzisiaj z nami, a szczególnie w czasie mszy, którą sprawował we Francji dzisiaj w intencji księdza Władysława. W imieniu swoich poprzedników, proboszczów w parafii Przemysławice, w imieniu księży Rodaków z Przemysławic, Latwinowa, w imieniu rodziny, a także w imieniu wszystkich wiernych w parafii Przemysławice, pragnę podziękować wszystkim za wspólną modlitwą, radość wieczną dla świętej pamięci księdza Brałat. Najpierw Tobie, Ekscelencja, Przewodniczący Ordynariuszu, za dzisiejszą obecność, wygłoszone Słowo Boże i poprowadzenie do czystości pogrzebowej. A żegnając księdza Brałata Edwina, pragnę podziękować mu nade wszystko za jego przykład kapłańskiego życia, tej autentycznej służby Chrystusowi i Jego Matce oraz za to, że nie zapomniał, skąd wyszedł. Na swoim obrazku prymicyjnym ksiądz Prawat umieścił słowa z psalmu 141. Niech usta moje chwalą Pana na wieki bez końca. Teraz wiemy, że te słowa pięknie realizował w swoim bogatym życiu kapłańskim. Realizował je w sposób wielkoduszny i cichy, bez oglądania się na chwałę ludzką. Jego usta chwaliły Pana wraz z Marią w tajemnicy fatimskiej, który był żarliwym czcicielem. Rzecz znamienna, że odszedł do Pana na kilka dni przed odpustem parafialnym ku czci niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny, tutaj przy Wysławicach. Tak jakby nie chciał przesłonić uroczystości Maryjnych swoim osobom. Wiele zasług i dobra księdza Brałata zostało już przywołane. Stały się one udziałem wielu z nas obecnych tutaj dzisiaj. Wybaczcie, nie chcę się już powtarzać, ale jako proboszcz Przemysławic wspomnę tylko najważniejsze zasługi księdza Brałata dla naszych parafii. To między innymi dzięki jego staraniom. W tamtych trudnych komunistycznych czasach dyrektor Wydziału Wyznań zaakceptował plan budowy obecnego kościoła w Przemysławicach, którym możemy go dzisiaj pożegnać. Ksiądz Prawat zadbał również, aby orędzie fatimskie, którym sam mocno żył, równie mocno zapadło w serca jego rodaków. Czynił to zarówno przez głoszone Słowo Boże, jak i przez ufundowanie dla naszej parafii figury Matki Bożej, którą przywiózł prosto z Fatimy. Ta figura do dnia dzisiejszego noszona jest w czasie nabożeństw fatimskich odprawianych w naszej parafii. I inny dar, który zostawił w naszej wspólnocie, to relikwie świętego Jana Pawła II. Są one umieszczone w kaplicy Miłosierdzia. Księże Brałacie, te dary w naszej świątyni, oczywiście tylko niektóre, będą zawsze przywoływać Twoją osobę i motywować nas do modlitewnej wdzięczności Tobie. Widzimy więc, że jego serce, serce Brałata było mocno związane z Przemysławicami, z domem rodzinnym, z którego wyszedł, z parafią. To dlatego w swoim testamencie
umieścił między nim takie słowa. Pragnę być pochowany w rodzinnej parafii Przemysłowica. Z tej wioski wyszedłem i tam po śmierci chcę spocząć razem z moimi rodzicami wśród tego dobrego i głęboko wierzącego ludu. Dziękuję wszystkim kapłanom różnych stopni godności za tę ostatnią posługę dla naszego brata w kapłaństwie. Podziękowania te składam na ręce księdza infuata Władysława Ostrzewy, na ręce księdza prałata Stanisława Bielskiego, proboszcza parafii Matki Bożej Fatimskiej Stajnowa i na ręce księdza Bogusława Brzysia, dyrektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Ogromną wdzięczność wyrażamy służbom medycznym i personelowi szpitala imienia Szczepnika w Tarnowie oraz placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej Caritas Diecezji Tarnowskiej, którzy w tym ostatnim czasie z takim oddaniem walczyli o życie księdza prałata. Serdeczne podziękowania wyrażamy również rodzinie księdza prałata, jego przyjaciołom, znajomym, za okazywaną życzliwość, wszelkie dobro i troskę. Dziękujemy wszystkim obecnym na dzisiejszych uroczystościach pogrzebowych oraz wszystkim, którzy wyrazili swoje zapewnienie o duchowej bliskości. Bóg zachować za modlitwę zamówioną przez świętej intencji zmarłego księdza prałata. Dziękujemy pocztom sztandarowym, wszystkim delegacjom ze wspólnot, których posługiwał ksiądz prałat z Witkowic, z Tarnowa, z parafii Matki Bożej Fatimskiej i z parafii katedralnej z Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Podziękowania składam także moim parafianom z Przemysławic za ich modlitwę oraz pomoc w organizowaniu tej dzisiejszej uroczystości. Swój testament ksiądz prałat zakończył takimi między innymi słowami. Wszystkich proszę o modlitwę. Jezu, ufam Tobie. Matko Boża Fatimska, zaprowadź mnie do Twojego Syna. Wszystkim uczestnikom pogrzebu Bóg zapłać. To są słowa księdza prałata do uczestników uroczystości pogrzebowej. Księże prałacie, zapewniamy, że będziemy o Tobie pamiętać w naszych modlitwach. Niech Matka Boża Fatimska, jak napisałeś na płycie nagrodnej, oręduje za Tobą u Najwyższego Boga. Oh.